Kochani, mamy nadzieję, że mieliście cudowne święta. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego i żeby spełniły się wszystkie najpiękniejsze marzenia w nowym roku. Wszystkiego najlepszego, kochani. Witajcie, kochani. Dzisiaj drugi dzień vloga i drugi dzień świąt. Jak widzicie, po trzęsącym się aparacie, ja nadal nie nabrałam wprawy, a ciągle się wyrywam do filmowania w samochodzie. Chciałabym, aby dzisiejsza część vloga składała się z naszej wizyty w Grudziądzu. Zawsze, co roku, drugiego dnia świąt jedziemy do Grudziądza, ponieważ oprócz tego, że odwiedzamy rodziców, mój tatuś ma urodziny i w związku z tym nawet wstał dzisiaj, biedny, chory, ledwo żywy, ale dzielnie trzyma kamerę. Słuchajcie, mam nadzieję, że święta mijają Wam spokojnie. Ja nakręciłam tylko krótki klip z naszej Wigilii, ponieważ myśmy spędzali Wigilię z W wspólnie u nas w Bydgoszczy, nie wyjeżdżając nigdzie, ponieważ biedactwo musiało pójść do pracy. A ja drugie biedactwo musiałam siedzieć sama, przynajmniej przez pewną część czasu. W pierwszy dzień świąt była podobna sytuacja, chociaż zapodaliśmy sobie na większą część dnia wygodne dresy i wygodne swetry. W również musiał pójść do pracy z tym swoim katarem. Wiecie, jak to jest? Mamy męski katar. Nie jest dobrze. A dzisiaj mamy pierwszy dzień tak naprawdę całkowicie wolny. W związku z tym jedziemy do Grudziądza. Postaram się Wam tam też nakręcić kilka ujęć. Wiosna. Cieplej żywieje wiatr, wiosna. Już. Cudownie można prześwietlić zdjęcia bez najmniejszego wysiłku. Właśnie, W słusznie zauważył, zawsze oni filmują, teraz ja ich filmuję. A wyjechała nam policja na drogę i teraz, słuchajcie, nikt nie chce się porządnie ruszyć. Będziemy się tak kulać, bo wszyscy ze strachu boją się przyspieszyć. Oni powinni zachować swoje siły na drugi dzień, nie na drugi dzień świąt, na niedzielę, prawda? Jak będą jacyś kierowcy, którzy sobie za dużo pozwalają na drogach, wracali, a nie teraz jak spokojni ludzie jadą w gości, no. Wszyscy się boją i tak się kulamy. Szyba to jest czysta, nie? Nie, szyba nie jest czysta. To teraz już trochę za późno, gdyż właśnie zakończyłam ujęcie. To my! Bardzo ładnie. Cześć, kwiatki! Cześć, kwiatki! O, teraz pewnie nie wycenię, coś blisko. Cieszę się, cieszę się, cieszę się. Cześć, 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 nie zostawiam cały czas. Nie zabieram. To nie ma tak. Jesteśmy. To ja lecę teraz pomagać do kuchni. Rano będę musiał na szóstą chodzić. Nie. No, tak, wreszcie. O siódmej już program godzinny. Ojej. Wreszcie będzie sprawiedliwość na tym świecie. Ania już się cieszy, a ja tylko cztery razy idę.
No, dobrze. Ale no, oby wam się tylko udało, nie? Misiunia, my do kuchni, no, tak? Tak. A panowie sobie porozmawiają? No nie, będziemy milczeć. Będziecie, to milczcie, pomilczcie se obaj. I tak nie mogę was sfilmować, bo mam was pod światło. Ciemno wszędzie, nie mogę filmować. O, jak tu jest gorąco. Dobra, słuchajcie, musimy się brać do roboty, że tak powiem. Tak, bo niedługo goście. Bo będą goście i ja muszę pomóc mamuni. Bo tak, jeszcze... Bo mamunia jeszcze nie ma tej rączki sprawnej. No właśnie, kochanie, a jak twoja rączka, powiedz? No, jest, ale mogłoby lepiej. Zobaczymy. A spójrz chociaż na nas, kochanie. O, właśnie. Mogłoby być lepiej, mówisz? Mogłoby być lepiej, ale dopiero 3 razy byłam na rehabilitacji. Myślę, że jak będzie trochę, jest trochę krzywa jeszcze, ale byle mi nie chcieli prostować. Aha. Jak zaczną mi prostować, to chyba nie przeżyję. Nie, no nie mów tak. Dobra, to bierzemy się w takim razie za te smakowitości. Wszystkie, które tu są. Jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Nasz tatuś kochany. Buziaczki kwiatku. Kto go kocha? 64 lata. No. 64. Patrz, jak ty wytrzymałaś, powiem ci tak. Nie najgorzej. Nie najgorzej. Dzisiaj jest wielka uroczystość. Nie każdy ma szczęście dożyć 86 lat. Za 2 lata będziesz miał 2 nieskończoności, 2 ósemki. Tak jest. No. Tak 200 jest. Lat, 200 lat, niech żyje, żyje mi, niech żyje mi. Siedzimy sobie przy stole i jak to na prawdziwe kobiety przystało, część damska tego zgromadzenia już planuje na jutro zakupy. Zaraz poznacie Martę. Ale co ja mam mówić? Cokolwiek, kochanie, przywitaj się. Dziewczyny drogie, jak wam mówię, że mam cudowne znajomości w Stanach Zjednoczonych i spływają do mnie. To ja. To jest ta cudowna. Tak, to jest ta cudowna moja młodsza bratanica. Wtyka. Tak. Martusiu, kochanie, za dzisiejsze prezenty też bardzo serdecznie dziękuję. A powiedz, no, jak tam ci się podoba vlog ciotki? A bardzo się podoba vlog ciotki, bardzo, i nawet moją koleżanką, bo też już oglądają, więc na bieżąco nawet w Stanach siedzimy, więc jest międzykontynentalna nawet oglądalność. No to super, dziewczyny, będziecie miały też pewnie przy okazji szansę poznać siostrę Marty, bo mamy jeszcze jedną z rodziny do pokazania, ale na razie w towarzystwie naszym dzisiejszym najmłodsza. Tak jest. Pozdrawiam. Mamuniu? Słucham. Życzenia jakieś na nowy rok dla wszystkich? Ach, już na nowy rok? Tak. No, to wszystkiego co najlepsze, to ja życzę, co najlepsze, bo każdy ma co innego, inne marzenia, i żeby się spełniły. O, doskonale. Pamiętacie tego? Halo! Z buja jednego. Jak się udał Mikołaj? Bardzo się udał, bardzo się. Bogaty był straszliwie. Mm-hmm. Także jestem super zadowolony. Czego sobie nam, kochanie, życzysz w przyszłym roku? Duże zdrówka i miłości, i szczęścia, i w ogóle, a przede wszystkim zdrówka, bo to jest najważniejsze. Jakieś życzenia dla siebie i dla nas na nowy rok? Ja życzę wszystkim zdrowia, bo tego nie można kupić. I masz szansę teraz podziękować za wszystkie pozdrowienia, które były pod swoim adresem, pod vlogiem, w którym występowałeś po raz pierwszy. Dziękuję wszystkim serdecznie, jestem naprawdę zaszczycony i szczęśliwy, i wzruszony, i radosny. I teraz tylko będę z niecierpliwością czekał na dalsze. Na kolejne komentarze wyrażające wielką miłość i akceptację do ciebie. No wiesz, skromność mnie nie dusi, także nie jest źle. Rozumiem. Jakieś życzenia na nowy rok? Żeby ci się spełniły twoje marzenia, to już będzie dla mnie dobrze. Oho, widzicie, mój mąż jak zwykle krótko i na temat. Towarzystwo polewa, tatulku, a my tobie życzymy zdrówka przede wszystkim. Dużo siły, dużo pogody ducha. Przyda się, bo czuję, że jest już mnie siły nieco. Nie, kochanie, wszystko będzie dobrze. Ale ja będę jeszcze kulturystykę uprawiał.
bo o tym jeszcze nie miałam okazji wam powiedzieć, ale w przyszłym roku moi rodzice będą obchodzili 65. rocznicę ślubu. Właśnie w tej chwili wspominają, jak u nas w Bydgoszczy spędzali 62. rocznicę ślubu. Także słuchajcie, 65 lat wspólnego życia. Wtedy spokojnie. To jest dopiero sukces. Kochanie, my nawet nie mamy szansy. Szansa zawsze jest. No tak, bo może i mamy szansę chociaż na 1/20 tego wszystkiego. Kamisty. A ojciec mówi, na tydzień starczy. Czyli mamy wiaderko z uchwytem. 1,8 litra. To od kogo był ten prezent? Od mła. Od tła? Tak. Uch. To ja ci życzę dużo krzepy, kochanie. No mówiłem, na tydzień wystarczy. Tu siedzimy sobie z mami obie w małym pokoju. Słuchajcie, światło jest trochę do bani. Jesteśmy pomarańczowe. Na razie zrobiłyśmy sobie świątecznego paznokcia prezentowym lakierem. A teraz, Mizio też ma na swojej chorej łapce. Zaraz zrobimy zbliżenie. Kochanie, ale niebezpieczne są te twoje gesty. I zaraz zobaczymy jeszcze, jakie są prezenty w pudełeczkach. Znak nieskończoności mamunia dostała od... Synusia. Od synusia. Jaki piękny. I teraz będę miała swój i tylko będę w nim piła. Rano. I po południu w kawusie. Śliczne, naprawdę bardzo twarzowe. Tak? Piękne. Tak, a resztę to ja nie wiem, co to jest. To jest chyba dla ojca, czy co? Nie, to jest dla ciebie. To jest dla mnie, od mojej córuni. To jest dla ciebie maseczka i to są dla ciebie perfumy ode mnie. O. Myślę, że chętnie by było na taką kasę. Pięknie. Pięknie. To jeszcze drobny rzut na moje prezenty. Mineral Wear Airbrushing Blush Physician's Formula. Nie wiem, to widzicie. To jest prezent od Martusi i Physician's Formula puder mineralny. Lakiery do paznokci z OPI i jeszcze taki drobiażdżek, który chciałam mieć od jakiegoś czasu, no to go już mam. A tutaj prezencik od mamusi i tatusia. Słuchajcie, to jest przepiękny granatowy kolor, tylko w tym świetle troszeczkę trudno mi go wydobyć i taka piękna, delikatna apaszka do tego. I mamunia, która cudnie prezentuje. Kochani, my jeszcze zostajemy w Grudziądzu na stole ciasto urodzinowe i jeszcze będziemy kontynuowali zabawę. Z wami chciałam się pożegnać, podziękować serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami ten prawie poświąteczny czas. Zapraszam na spotkanie z kolejną kawą bez cukru, jak zawsze, w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!